Jeśli potrzebujecie szybko połączyć się z innym komputerem, żeby zdiagnozować jakiś problem albo udzielić szybkiej pomocy informatycznej, to dobrze trafiliście. Ja nazywam się Paweł, a to jest moje Smartphone Ideas i w tym poradniku pokażę Wam, jak używać wbudowanej w Windowsa 10 aplikacji Szybka Pomoc. Zaczynamy! Metoda, którą omówię w tym poradniku, pozwala połączyć się z innym komputerem tylko wtedy, kiedy siedzi przy nim inna osoba i zaakceptuje połączenie. Nie będziemy instalowali żadnego dodatkowego oprogramowania, ale do skorzystania z narzędzia Szybka Pomoc będzie Wam potrzebne konto Microsoft. Trzeba też wiedzieć, że przy pomocy tego narzędzia nie da się przesyłać plików. To co? Do roboty! Tutaj widzicie pulpit mojego głównego komputera, a w tle będę miał włączoną wirtualną maszynę, żeby móc Wam wszystko łatwo pokazać na jednym ekranie. Aby włączyć aplikację Szybka Pomoc, na obu komputerach przechodzimy do pola wyszukiwania na dole po lewej stronie paska zadań i wpisujemy słowa Szybka Pomoc. W wynikach wyszukiwania pojawi nam się aplikacja, którą włączamy klikając na nią lub po prostu wciskając Enter. Tutaj ścieżki postępowania się rozdzielają. Na komputerze, z którego chcemy się połączyć, aby udzielić pomocy, w sekcji Udziel pomocy wybieramy Pomóż kolejnej osobie. Po krótkim, w cudzysłowie, przemyśleniu aplikacja poprosi nas do zalogowania się na nasze konto Microsoft. Jeśli takiego nie macie, to możecie je łatwo założyć klikając tutaj. Po zalogowaniu się na konto w szarym prostokącie pojawi nam się jednorazowy kod, który musimy przekazać osobie, z której komputerem się łączymy. Jeśli potrzebujemy, to możemy go łatwo skopiować do schowka lub wysłać mailem. Dodatkowo mamy tu zegar, który pokazuje, jak długo jeszcze ten kod będzie ważny. Na komputerze, z którym się łączymy, skorzystamy z pierwszej sekcji aplikacji, czyli Uzyskaj pomoc. Używam maszyny wirtualnej jako drugiego komputera, więc mam to po angielsku, ale będę używał polskich nazw. W polu Kod od asystenta wpisujemy kod, który utrzymaliśmy od osoby, która chce się z naszym komputerem połączyć. Klikamy Udostępnij ekran. Program skonfiguruje teraz połączenie i po chwili na komputerze, z którego się łączymy, zostaniemy poproszeni o wybór, czy chcemy przejąć kontrolę nad docelowym komputerem, czy tylko zobaczyć jego ekran. Ja wybiorę Przejmij pełną kontrolę, będę mógł wtedy sterować myszką i klawiaturą tego drugiego komputera. Po zaznaczeniu klikam Kontynuuj. Na komputerze drugim po chwili pojawi się komunikat o tym, że dana osoba prosi nas o pozwolenie na przejęcie kontroli nad naszym komputerem. Klikamy oczywiście Zezwalaj. Jeśli przyda Wam się to, co teraz oglądacie, to pamiętajcie, żeby zostawić temu filmowi kciuka w górę i zasubskrybować Smartphone Ideas. Bardzo pomożecie mi w rozwijaniu kanału, a myślę, że i Wasz dzień będzie dzięki temu trochę lepszy. Wracamy do poradnika. Chwila oczekiwania i na komputerze, z którego się łączymy, pojawi się ekran komputera drugiego. Mamy teraz nad nim kontrolę. Możemy przystąpić do diagnozy i pomocy. Warto zwrócić uwagę, że na ekranie drugiego komputera pojawiła się informacja o tym, że aplikacja Szybka Pomoc jest włączona i udostępniamy nasz ekran. Aktualnie udostępniany ekran zyska również taką pomarańczową ramkę. W okienku aplikacji włączonej na komputerze, z którego się łączymy, u góry mamy do wyboru kilka przycisków. Po pierwsze, zaczynając od lewej, jeśli komputer, z którym się łączymy, ma kilka monitorów, to możemy wybrać, czy chcemy, aby w aplikacji wyświetlały nam się wszystkie ekrany, lub wskazać, na którym z nich chcemy pracować. Aby wyjść z trybu wyboru ekranu, wciskamy Zakończ po prawej stronie. Za pomocą kolejnego przycisku na prawo możemy coś na ekranie narysować, kiedy na przykład chcemy coś komuś pokazać. Możemy tu łatwo zmienić kolor linii lub wszystko wymazać, klikając na gumkę. Podobnie jak poprzednio, jeśli chcemy wyjść z trybu rysowania, klikamy Zakończ po prawej stronie. Przy użyciu trzeciego przycisku możemy przełączać rozmiar ekranu. Mamy możliwość dopasowania go do wielkości okienka aplikacji Szybka Pomoc albo wyświetlić go w rozmiarze rzeczywistym, czyli w rozdzielczości, w jakiej rzeczywiście pracuje. Kolejny przycisk, czwarty od lewej, ma trochę nieintuicyjną nazwę. Przełącz kanał instrukcji. Tłumacząc na nasze, po jego wciśnięciu otworzy się okienko czatu, w którym możemy się komunikować z osobą, która siedzi przy drugim komputerze. Czat ten jest dziwny o tyle, że nie wyświetla nam się historia wiadomości. Możemy tylko wysyłać do siebie pojedyncze komunikaty. Następny przycisk pozwala nam na zdalne ponowne uruchomienie komputera, z którym jesteśmy połączeni. Za chwilę do niego wrócę. Dalej mamy przycisk uruchomienia menedżera zadań na zdalnym komputerze. Możemy go użyć, jeśli chcemy zobaczyć, jakie procesy są uruchomione na tej drugiej maszynie. Menedżera zadań możemy też łatwo włączyć, klikając prawym od myszki na przycisk menu Start w lewym dolnym rogu ekranu. Kolejne dwa przyciski pozwalają nam czasowo wstrzymać i zakończyć kontrolowanie zdalnego komputera. Warto też zaznaczyć, że osoba, z której komputerem się połączyliśmy, również może wstrzymać i później wznowić połączenie. Może ona też łatwo rozłączyć połączenie, po prostu zamykając małe okienko u góry ekranu.
Jeśli okienka nie widać, to możliwe, że trzeba je rozwinąć na dole z paska zadań, klikając na ikonę programu Szybka Pomoc. Jeśli w ramach tego, co robimy na drugim komputerze, wymagane będzie jego ponowne uruchomienie, to tak jak wspominałem wcześniej, możemy użyć jednego z przycisków u góry. Warto wiedzieć, że po ponownym uruchomieniu tego drugiego komputera zostaniemy z nim połączeni automatycznie. Po wciśnięciu przycisku ponownego uruchomienia pojawi się komunikat, że urządzenie zaraz uruchomi się ponownie. Po ponownym uruchomieniu wystarczy chwilę poczekać, a szybka pomoc włączy się sama jeszcze raz i połączy z naszym głównym komputerem. Nie będzie potrzebne żadne dodatkowe klikanie, logowanie na konto Microsoft i udzielanie zgód. To tyle. Jeśli przydał Wam się ten poradnik, to będę Wam bardzo wdzięczny, jeśli zostawicie mu łapkę w górę. To dla mnie i dla mojego kanału bardzo ważne. Jeżeli interesuje Was więcej materiałów o tym, jak ogarniać komputery, to śmiało subskrybujcie mój kanał. Już teraz jest tam sporo ciekawych poradników. Ja nazywam się Paweł, a to było moje Smart4Idea. Dzięki, że zostaliście do końca. Do zobaczenia. Cześć.